W różańcowej modlitwie wołamy z Maryją o pokój. Ona jest królową pokoju. Tak wołamy do niej w litanii loretańskiej. Ona jest królową pokoju. Przecież jej najbardziej uderzającą cechą jest wewnętrzna harmonia, łagodność, całkowity, doskonały, niezakłócony pokój serca w pełnieniu Bożej woli. W sercu Maryi miłość wypełnia nawet najmniejszy zakamarek. Ta miłość nie szuka swego, lecz raduje się szczęściem drugiego. Jest to pokój, który Matka Boża niesie światu i pragnie go w sercach swoich ziemskich dzieci. My tęsknimy za pokojem, za doskonałą harmonią w naszych wnętrzach, między narodami. Ufamy, że pokój w końcu zostanie przywrócony na ziemi, szczególnie tu, blisko nas, w sercu Europy. Wiemy, że w wielu miejscach świat poddaje się wpływom złego, który zawsze dąży do wywołania rozłamu i przewrotu. To boli, ale my możemy zacząć przede wszystkim od naszego małego podwórka. My możemy zrobić bardzo wiele w naszym własnym małym kręgu. Zacznijmy od tego, by naszym postępowaniem nie niszczyć pokoju w naszym domu, w rodzinie, w wspólnocie, w miejscu pracy. Tu wciąż wiele jest do zrobienia. Wielka karmelitańska święta Teresa z Awila, kiedy powstał spór z jej bratem o majątek, który został zapisany klasztorowi, a prawnik bardzo śmiertelnie obraził ją z tego powodu i uczynił to z wielką złością, ona odpowiedziała mu tak, jakby powiedział do niej jakieś komplementy. Tego ładu, pokory i pokojowej łagodności serca wszyscy potrzebujemy. Maryjo, Królowo Pokoju, daj nam moc ducha. Pomagaj codziennym rozważaniem różańca wprowadzać ład i harmonię Bożej obecności w naszych sercach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prowadź Maryjo, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,